Witajcie. Dzisiaj nie ma jak robić, bo wyjazd mnie czeka. Także muszę sprzęt poukładać tak jak na miejsce. Tu zobaczcie, cztery ciężarki. Chciałem tam dołożyć jeszcze ze trzy, może dwa na pewno, ale tu jest taka blokada i nie ma miejsca, trzeba by ją odciąć jakoś i pokombinować. Ciekawe, czy z drugiej strony też jest taka blokada. No też jest. I to trzeba by odciąć, wtedy będzie ten. Wstawię w każdym razie talerzówę na miejsce. Sama się nie wstawi. Ależ gorący ten fotel. Słońce tak parzy, że nie są żarty. Obroty ustawione. Talerzówę podnosimy. No i odjazd. Potem będę musiał wziąć jeszcze przyczepę, zaczepić. I te gałęzie z niej zdjąć, zaraz wam pokażę. O, tutaj widzicie, zaraz będę zaczepiał, ale jeszcze muszę napompować koło tylne prawe, bo kapec zupełny. O, tutaj wstawimy talerzówę. Nie udało się. No dobra, nieważne. Nie o to chodzi. Teraz będziemy go tylko odpinać. Tu poluzujemy to cięgło. Aj, trzeba założyć kamerę, bo jedną ręką to ja nic nie zrobię. Powiem wam, że taka temperatura mnie po prostu nie pasuje w żadną stronę. Ale trzeba to skręcić, widzę. O. No i co teraz? O, jest. To damy sobie tutaj, niech będzie. Tą klamerkę. Tutaj jest dobre miejsce zawsze na takie rzeczy. Raz. To niech sobie będzie, tu nie będę szukał. Masakryczna ta pogoda jest. O. Dobra. Jedziemy teraz pod przyczepkę napompować. Ała, ale parzy. Ja tutaj mam tą ścierkę,
To sobie położę na ten fotel. O. No i teraz podłączymy pompkę do kół. Napompujemy i jedziemy na pole. To tam mam takie miejsce, do gdzie te gałęzie zbieram wszystkie. Także to w tym momencie tam wywalę i będzie git. Trzeba, kurczę, się zabrać też za czyszczenie traktora, mógł go umyć. Tutaj ten odolejacz też trzeba będzie sprawdzić, wyczyścić. No i słuchajcie, a propos jeszcze sprawdzania oleju, to nie wiedziałem, że to się na odkręconym bagnecie ten sprawdza poziom, ale to chyba nie ma jakiejś specjalnej tragedii. Jest. O. O. Pyk. Teraz włączymy. Nie wiem, czy to się jest jakaś różnica, czy to na włączonym, czy na wyłączonym. Nie wiem. Odpalamy. Jakiś kołek podstawić pod dyszel, żeby mi było po drodze z tym, to wezmę, ależ to wszystko gorące, ja cię kręcę, to cały dzień na słońcu, się nie ma co dziwić. O, i teraz sobie podjadę spokojnie. Tu kółeczko się pompuje, mam nadzieję, że się napompuje, bo bez powietrza nie pojadę. Przyczepa też wymaga remontu. Ale widzicie, tyle rzeczy sam człowiek tego nie zrobi. Nie wiem, czy się pompuje, czy nie. Chyba się pompuje. To są bardzo niebezpieczne felgi, słuchajcie, te. Bo ten pierścień, który tu jest w środku, on może odskoczyć. Nie wiem, czy macie takie doświadczenia? Odskoczył wam kiedyś taki pierścień? O, pompuje się, bo widzę, że tutaj się podnosi. Czyli odrywa się od trawnika. Niech się spokojnie napompuje. Ja wam powiem tak, że jeszcze muszę przygotować jeszcze jednego zetora do sprzedania. I chyba następny to będzie ten. Bo to jest 47 rok. Jak wiecie, to nie wiem, może nie wiecie, ale ja się lubuję właśnie w tych zetorach 46, no może troszeczkę przesadziłem, bo tych nie ma co ich lubić, bo ich po prostu nie ma. Ale 47, 48, 49. One są takie dosyć specyficzne, słuchajcie. Bardzo mi przez to pasują. Ten może być
47 końcówka roku, wiecie? Tak patrzę na niego. I wszystko na to wskazuje, że właśnie tak jest. Troszkę przerobiony, ale to akurat nie jest istotne za bardzo. Tu są rzeczy po prostu dużo ważniejsze, którymi cechuje się ten Zetor. Kto będzie chciał wiedzieć, to będzie wiedział, a kto nie będzie chciał wiedzieć, to się nie zainteresuje. Ale zobaczę jeszcze z drugiej strony. No i tam mi jeszcze podpowiadacie, żeby 80 kupić. No powiem szczerze, że ten pomysł mnie zainteresował. No bo właśnie, jeżeli po prostu sprzedam to, to taka wtedy 80 albo 90, 902, 904 to już tam napęd, ale 902, może 1002, może 1202, nie wiem, może by się po prostu taki na powrót przydał bez przedniego napędu. Tym bardziej, że powiem wam, że ja się bez przedniego napędu nauczyłem już jeździć wtedy, co miałem tego 1204. On sobie, no rzadko kiedy włączałem ten przedni napęd, także naprawdę nawet przy tej, właśnie, bo miałem wam jeszcze pokazać talerzówę, bo Grzesiek, pozdrawiam, gra o plon, nic się nie ma, wszystko będzie dobrze. Tutaj stoi talerzówa, którą ci obiecałem pożyczyć, także jak będziesz ten, to musisz wcześniej powiedzieć, bo ją trzeba będzie rozkręcić, ona w całości się nie zmieści na żaden sprzęt. Zmierzę ją tak krokami, raz, dwa, trzy i pół. No ona ma 3,60 szerokości, no długości jeszcze więcej, ale trzeba ją rozebrać. No w każdym razie to właśnie jak ciągnął ten 1204 tą talerzówę, to ja raczej nie miałem problemu z tym, żeby ją ciągnąć, nawet ją nie czuł, szedł jak przecinak i to mi bardzo pasowało, więc 1202 tak samo powinien dać radę, więc sam się nie powinno złego dziać. Kółko napompowane. Jeszcze zobaczmy to przednie. Dobrze jest. Zapinamy przyczepy, jedziemy.
tym, kurczę blade, nie mam tej belki tutaj. Dobra, pojadę spokojnie. Widzimy się znowu, jak już będę na miejscu. No, ale jaszczurki biegają tu z prędkością światła, powiem wam. W każdym razie tak, no nie mogę tego kiprować, dlatego że tutaj na tej przyczepie mam jeszcze parę worków ze śmieciami. Nie zdążyłem tego wszystkiego powywozić, ale tutaj rzucę, w każdym razie to ręcznie rozładuję, innego wyjścia nie ma. Samo się nie rozładuje. Szkoda. Mogłoby być fajnie, jakby się samo rozładowało. Tu kurczę blada ta przyczepa, widzicie, się odpina. Bo miałem tutaj tą breszkę taką, ale mi breszka się... Breszka mi się gdzieś została i... O! I tak to jakoś powiążemy i spokój, a potem się to zrobi w swoim czasie. Rękawiczek nie wziąłem, bom zapomniał. A może bym wszedł na tą przyczepę jeszcze, co? Jakbym wszedł na przyczepę, byłoby pewnie łatwiej. O. Dobra, wejdę na przyczepę. Ale jeszcze zanim to, tu jest co brać. Nie będę szarpał od spodu, bo po co mi takie atrakcje. Biorę co na wierzchu. Ale to widzę, nie takie proste. Dobra, tu. Zmieszczę się. Dobra, zmieściłem się. W sumie to można by to... Ale nie, ognisko z takiej ilości to przecież... Pomyślałem sobie, że można by to oczywiście nie spalić, w sensie, że spalić, bo spalić, tylko ogniska chcę porobić. Ale to starczy tego drzewa. A palić nie wolno. Zwłaszcza jak jest taka susza, jak teraz. Ale na pewno, jak któregoś razu przyjdę z młodym,
to weźmiemy sobie parę patyków i kiełbachę i ziemniaki zjemy z ogniska. A co, sama przyjemność. No, parę minut roboty, przyczepa pusta, z drzewa tutaj to rozładowane te gałęzie, także można śmiało, że tak powiem, wracać na bazę. Tutaj widzicie potalerzowane, tu jeden taki omijak, ale to mówię, to była próba, wszystko to jest inna bajka, trzeba będzie to oczywiście poprawić. A tymczasem wyjeżdżam, niestety, muszę, ale coś wam tak i tak postaram się nagrać ciekawego. Najbardziej podoba w tej przyczepie, że nie muszę jej pożyczać. Także powiem wam, że odezwę się, na pewno będą live'y, więcej live'ów będzie w tym czasie filmów, ale lubię sobie z wami pogadać, co tam.